się, więc dzisiejszy filmik rozpocznę od anegdotki dotyczącej mojego dziecka. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, to towarzysz Michał jest ojcem dwuletniego Mikołaja, który jak wiele dzieci w jego wieku ma tendencję do ciągłego robienia sobie krzywdy. A więc czegoś dotknie, tu się przewróci, no i płacze, i oczywiście płacz u małego dziecka jest czymś normalnym. O ile jednak takie dziecko mające kilka miesięcy płacze i właściwie bardzo często nie wie, dlaczego płacze, no to już takie dziecko dwuletnie, jak sobie uświadomi, dlaczego płacze, to bardzo potrzebuje zwrócić na siebie uwagę. Więc czasami są takie sytuacje, że mój synek się przewróci, nie wiem, ma jakiegoś siniaka, no i my tutaj. Zwrócimy uwagę, a po jakimś czasie, no to przejdziemy na tym do porządku dziennego, zwłaszcza, że on już przestał płakać. Więc zdarza się taka sytuacja, że jestem z żoną, rozmawiamy czy coś tam, a w tym momencie synek wkurzony, że nie zwracamy na niego już wystarczającej uwagi, no to przypo, przypomina o swoim bólu, a więc podchodzi i mówi boli, boli, ewentualnie y, nauczony tutaj ze żłobka, mówi safemal, safemal, co znaczy po francusku, że go boli. No i w tym momencie my koniecznie musimy przerwać rozmowę, musimy zwrócić na niego uwagę. Moja żona wtedy do niego podchodzi i pyta, gdzie cię boli, gdzie cię boli, to tu, tu mnie boli. No i wtedy moja żona podejdzie, al, al ewentualnie towarzysz Michał, ja też jakby takie rzeczy potrafię robić. Podejdzie, Podmucha, pocałuje, zrobi coś takiego. No, w każdym razie w ten sposób zwrócimy, zwróciliśmy na niego swoją uwagę, i w ten sposób już jakby jego tutaj ból, ból mu przeszedł. No, i wydaje mi się, że bardzo podobne zjawisko dotyczy tych transaktywistów. Chodzi o tych transaktywistów występujących na internecie. Ja od razu chcę tutaj. Zaznaczyć, że ja tych słów nie kieruję do osób, które rzeczywiście mają problem, że tam jakiś tam minimalny promil społeczeństwa czy też promil tego transaktywizmu To są osoby rzeczywiście mające jakieś tam zaburzenia i tak dalej, ja mówię tutaj o takiej modzie, że tam w tym momencie wielu nastolatków no koniecznie musi Właśnie podkreślać, że są niebinarni, że ja jestem tutaj, mam tożsamość niebinarną, albo ja jestem taki, ja jestem inny. To wszystko jest moim zdaniem podyktowane podobnym takim mechanizmem psychologicznym jak u mojego synka to znaczy konieczność zwrócenia na siebie uwagi, I jakby zgodnie z tą, zgodnie z tą koncepcją. No, na siebie można zwracać uwagę tylko wtedy, jest się, jeśli jest się jedynym takim przedstawicielem cierpiącym w ramach jakiejś tam społeczności. Więc, największym problemem, jeśli kiedyś przyjdzie, na przykład, mój synek za 15 lat przyjdzie do mnie i do mojej żony i powie no, mamo, tato, mam tożsamość niebinarną. Na, na zasadzie, okej, okay, no dobra, to my teraz mamy przez najbliższe lata właśnie cierpieć i jakby poświęcać swoją uwagę, że mamy wyjątkowe dziecko. Bo, bo, bo to jest takie wyjątkowe dziecko, jest to taki skarb, który ma właśnie tożsamość niebinarną. No to no, jedyna odpowiedź, wydaje mi się, racjonalna wobec takiego dziecka jest taka, synku, a wiesz co? A, a twój tatuś też ma tożsamość niebinarną. I mama też ma tożsamość niebinarną. I w tym momencie, jakby yy, jeśli, jeśli no duża tych, część tych osób na internecie, które robi to ze względu na zwrócenie na siebie uwagi, yy, yy, w momencie kiedy, kiedy następuje taka moda, yy, następuje taka moda, i właśnie. No, wszyscy nagle staną się, staną się wyjątkowi, wszyscy nagle staną się niebinarni. Jednym słowem no, jakaś taka potrzeba lansu na zasadzie jestem wyjątkowy no, 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 stanie, przestanie jakby mieć swoją wartość, no bo w tym momencie no kto będzie zwracał u, uwagę na y, kolejną tam y, setną, tysięczną osobę, która, która powie, że jest niebinarna? No, w tym momencie wydaje mi się, że to będzie największy problem dla tego środowiska. No, wydaje mi się, że można to zjawisko porównać do takiego zjawiska do miejsca, w którym mieszkam, mianowicie ja mieszkam na przedmieściach Paryża, no i te przedmieścia Paryża przez, no, jak pewnie wiecie, jak w ogóle Francja, no ale przede wszystkim te przedmieścia Paryża, no to one są takim miejscem takiego eksperymentu demograficznego, a więc było to miejsce, gdzie od kilkudziesięciu lat, no, przyjeżdżali, przyjeżdżali ludzie przede wszystkim z Afryki. No i warto to podkreślić, że no, jeśli chodzi o tych migrantów z Afryki, ludzi migrujących do, do Francji, to bardzo często było tak, że, że w tych pierwszych pokoleniach zresztą do dzisiaj też, no ale dzisiaj chyba to jest jakby w mniejszym stopniu, ale no, jednak ze względu na taką bardzo, bardzo restrykcyjną politykę migracyjną, no to ludzie, którzy, którzy migrują z Afryki do Europy, z Afryki do Francji, no to następuje tutaj taki drenaż mózgu, to znaczy no, ze względu na pewną selekcję, właśnie selekcję już na poziomie ambasady w tamtym kraju, komu dadzą widzę, komu dadzą możliwość wjazdu itd., itd. No. Ci ludzie, którzy często opuszczają swój kraj, żeby przyjechać do Francji, to to są ludzie jakoś tam no, elitarni w tamtym społeczeństwie. A więc no, w społeczeństwie, gdzie nie ma zbyt wielu osób wykształconych, akurat ci wykształceni no, mają potrzebę do tego, żeby uciec z tamtego kraju, żeby kontynuować swój rozwój, żeby właśnie pojechać, pojechać do Francji. Więc, więc często to jest tak, że, że oni. No, wykonali ogromny wysiłek, żeby do tej Francji yy, przyjechać, chociażby taki wysiłek kulturowy, a więc nauczyli się języka francuskiego. Nie tylko nauczyli się języka, oni w dodatku poznali kulturę, historię, mnóstwo książek, tak jak jakiś tam przeciętne, jakiś tam robotnik francuski, biały robotnik francuski z prowincji, no to tam, no, no nieko, niekoniecznie musi mieć taką wiedzę, no to, no to tutaj no, dużo jest takich migrantów, nie wiem, z Senegalu, którzy, którzy wykonali cały ten wysiłek i znacznie lepiej znają historię Francji od wielu francuskich robotników. No w każdym razie, no, oni przyjeżdżając do Francji, otoczeni tutaj białymi mieszkańcami Francji, no, dokonują kolejny etap w takim wysiłku: to jest popchnięcie swoich dzieci do tego, żeby te dzieci całkowicie się zasymil zasymilowały ze społeczeństwem francuskim. A więc popychają te dzieci, żeby po prostu no, tam uczyły się języka francuskiego. No, i są to osoby, które są bardzo, bardzo niezadowolone z faktu, że ta migracja, której oni dokonali, no to, że w tym momencie ma charakter masowy, że ta migracja się nie zatrzymała, tylko ta migracja cały czas trwa. W dodatku, ta migracja bardzo często koncentruje się, koncentruje się w tym miejscu, gdzie akurat oni przebywają, no, czyli, czyli, no, więc, więc jest jakaś taka reakcja psychologiczna. no Ja nie po to uciekłem od Was, ja nie po to uciekłem z Afryki, żebyście wy przyjeżdżali do mnie i znowu mieszkali tu gdzie ja. No więc tutaj, jak, jakimś takim kolejnym etapem, znaczy ja wiem, że to trochę nie, może zabrzmieć niesmacznie, i niektórych, niektórych pewnie ta sytuacja nie, nie rozbawi. No ale ja tutaj op, op, opisuję pewien re, realny m, fenomen demograficzny, to znaczy, że, 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 że mamy tutaj. Ludzie przyjeżdżają z Afryki i się koncentrują na przedmieściach Paryża i następnie następuje exchodus ludzi, którzy na tych przedmieściach wcześniej mieszkali. No oczywiście jest to ten taka ucieczka, ucieczka białych i bogatych którzy widzą, o Boże, miejsce, miejsce, w którym ja się wychowałem, no to się tworzy getto. Tworzy się getto, tworzy się jakaś tutaj, jakaś, właśnie, no, nagle tutaj ta kultura czy język francuski zostaje spychany przez jakieś zupełnie nowe, nowe, trendy, więc oni tam inwestują i nie wiem, wyjeżdżają 50 km od Paryża, albo 100 km od Paryża, albo w ogóle uciekają z Paryża, gdzieś tam uciekają na prowincję, tak, żeby jakby no, postawili krzyżyk na, 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 na tym, na tym miejscu. I co ciekawe, yy, podobne, yy, podobne trendy występują wśród tych, właśnie, yy, migrantów całkowicie zasymilowanych, którzy, którzy, których tożsamość jest właśnie francuska, że oni. Tej rzeczy, której najbardziej nie chcą, to być utożsamiani właśnie z takimi innymi migrantami, którzy tam właśnie no, nie dokonali tego wysiłku, którzy tam nie poznali tego, nie czytali Moliera, nie czytali Zoli i innych takich, i po prostu no, oni nie chcą być z nimi utożsamiani, więc też, więc też uciekają. No W każdym razie no, są to dwa zupełnie różne zjawiska, ale wydaje mi się, że no. Paradoks taki, że no, z jednej strony na internecie jest mnóstwo transaktywistów, a z drugiej strony no, nie powstała żadna jakaś taka silna partia, e, właśnie walcząca o kwestie trans, tak żeby ci wszystkie, wszystkie osoby trans razem w jednej partii, w ramach jednego ruchu mogli tutaj solidarnie działać. Wydaje mi się, że jest to. Coś e, niemożliwego do zaistnienia, ze względu na fakt, że po prostu jeden trans nienawidzi innego transa, ze względu na fakt, że po prostu no, inny trans mu nie współczuje, że tutaj e, taki trans czuje się dobrze tylko w środowisku osób nie trans, licząc tutaj na jakąś taką wyjątkowość, współczucie, atencję. Sytuacji takiej, kiedy są inne osoby trans i nikt nikomu jakby tej atencji nie gwarantuje, no to to już przestaje być interesujące.